Tak jest. A teraz przejdziemy do takiego tematu, który myślę, że przychodzi na myśl wszystkim tym, którzy czytali Dziady, bo ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Pisał Adam Mickiewicz. Mówiono, ciemność, widzę ciemność, ale nie będziemy sobie dworowali, nie robimy sobie żartów z tego tematu, bo mroczki i różne tego typu zaburzenia wzroku mogą być groźne. Jak groźne i dla kogo dotyczą, o tym właśnie teraz będziemy rozmawiali z panią dr Moniką Lis, babka medyka, okulistka. Witam. Dzień dobry. Kogo dotyczą takie właśnie zaburzenia wzroku? Czy każdy jest zagrożony takimi właśnie mroczkami? Na pewnym etapie życia myślę, że każdy doświadcza jakichś zaburzeń widzenia. Tak naprawdę mroczki, ciemność przed oczami czy męty w ciele szklistym to trzy różne dolegliwości, nieco różniące się między sobą. O ile mroczki często opisujemy jako ciemne plamki, nieraz pulsujące. Czyli takie te punktowe plamki, które czasem mogą pulsować w sposób niesynchronizowany w różnych punktach pola widzenia. One często mają swoje podłoże w niedotlenieniu siatkówki bądź kory wzrokowej. Więc tutaj jakby myślimy o wszelkich patologiach, które są związane z gorszym ukrwieniem organizmu, czyli zaburzeniami rytmu serca, problemami naczyniowymi, miażdżyca, cukrzyca, stanami odwodnienia organizmu, anemia, niedobory pokarmowe. A mówimy o takiej jednorazowej występującej dolegliwości, tak, czy przemijającej. Przemijającej. Czyli kiedy ona wraca, należy się już zainteresować stanem zdrowia. Jak najbardziej. Mhm. Warto zawsze się w takim przypadku jednak skonsultować z okulistą, żeby wykluczyć ewentualne jakby patologie w zakresie narządu wzroku. Tak? Ale mówię, częściej jednak ten problem jest, dotyczy całego organizmu. Z kolei, jeżeli pacjent opisuje, że zrobiło mi się ciemno przed oczami, czyli często ma to związek ze zmianą pozycji ciała, z leżącej na stojącą. Aczkolwiek nie zapominajmy, że każda sytuacja, kiedy spotykamy się z zaniewidzeniem, nieważne czy to jest zaniewidzenie jednooczne czy obuoczne, jest stanem pilnym w okulistyce, gdzie trzeba się zawsze pilnie zgłosić do okulisty. Pani doktor, ale czasem jest tak, że wstajemy intensywnie, szybko, się energicznie. Zrywamy się, prawda? Dokładnie i wtedy nam się takie gwiazdki pojawiają. Czy to jest sytuacja alarmująca? Już wtedy powinniśmy do okulisty? Jeżeli to są pojedyncze epizody, nie ma takich wskazań tak naprawdę. Niektórzy widzą, przyznaję się bez bicia, że ja mam tak czasem i jak zauważyłem to u siebie, jak jestem zmęczony, spoglądając w górę na jasne tło, że przepływa mi taki właśnie taka kreseczka mi, ona tak płynnie przechodzi przez oko. Co to jest? Tak naprawdę nazywamy to profesjonalnie mętami ciała szklistego. Mhm. One mają postać albo niteczek, małych półprzeźroczystych punktów, latających muszek w obrębie pola widzenia, czasami pajęczynki. To, co je charakteryzuje, jest to, że one są ruchome, pływają nam w polu widzenia. Najczęściej dostrzegamy je właśnie na jasnym tle bądź w dosyć słoneczny, jasny dzień. I tak naprawdę ten problem dotyczy większości z nas. Niestety wraz z wiekiem problem się nasila. Dokładnie. Ciało szkliste, czyli ta galaretka, która zajmuje nam tylną powierzchnię oka, w głównej mierze składa się z wody, jak również z cząsteczek kwasu hialuronowego, jak również włókien kolagenu. I niestety kolagen, rozpadając się, powoduje zagęszczenia, które objawiają się jako męty ciała szklistego. Czy to jest coś, co możemy leczyć, zwalczać, czy po prostu trzeba przyjąć, że taka nasza natura i niestety te męty gdzieś się czasem pojawią? Tak naprawdę skutecznego leczenia nie ma, aczkolwiek możemy spotkać się z różnymi suplementami diety dostępnymi na rynku. Mają za zadanie jakby zwiększyć przezierność ciała szklistego. W składzie tak naprawdę takich preparatów są cząsteczki budujące włókna kolagenu. Są również dostępne krople do oczu, mające za zadanie jakby zmniejszyć ilość mętów. Powiem szczerze, taka terapia jest czasochłonna, efekty nie zawsze są satysfakcjonujące, a jakby samą terapię poddaje się często wątpliwość, jeżeli męty bardzo nam przeszkadzają. Jest również zabiegowa tak naprawdę opcja. Laserowo, tak? Dokładnie. Można takie lasery odparować bądź rozbić energią lasera. Ale tak naprawdę, jeżeli one bardzo nam nie przeszkadzają, polecam pacjentom po prostu je pokochać. A które zaburzenia wzroku są groźne? Bo przecież są takie poważne choroby jak zaćma, jaskra. Kiedy możemy jakby mieć taki sygnał, że może rzeczywiście jesteśmy na tej dobrej drodze, właściwie niedobrej, żeby zachorować na te poważniejsze schorzenia? Jeżeli zauważymy, że nagle ta ilość mętów zwiększyła się, czy dochodzą do tego objawy typu błyski, czy zasłona przed okiem, czy zauważymy pogorszenie, znaczne pogorszenie ostrości wzroku, wtedy trzeba się pilnie skonsultować z okulistą. A są jakieś takie wyznaczniki w diecie, które trzeba spełnić, żeby ten wzrok był jak najlepszy? Czy można złą dietą na przykład doprowadzić do degeneracji wzroku? Tak naprawdę żadne suplementy diety nie zastąpią nam dobrej, zbilansowanej diety, więc tutaj jeżeli chodzi o narząd wzroku i zachowanie dobrego widzenia, odpowiednia dieta ma ogromne znaczenie. Czyli jaka? Co powinno się znaleźć? Dużo zielonych warzyw.
A, to czyli wszyscy antyoksydanty, i ogórki, awokado, wszystkie tego typu. Zgadza się. Mhm. Takie zaburzenia wzroku to też chyba pojawiają się u kobiet w ciąży, prawda? Często tak może się zdarzyć. Migrenowe dolegliwości także mogą spowodować coś takiego? Tak, mroczki często są związane z bólami głowy i występują często podczas migreny. Mhm. Czyli po dwóch dniach, jeżeli te mroczki nie ustępują, od razu do okulisty. Zgadza. A jeżeli wcześniej... Jeżeli są to przemijające epizody, prawda? Powinniśmy odetchnąć. Spokojnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Oczywiście nikomu nie życzymy problemów ze wzrokiem, ale jeżeli zauważycie Państwo coś niepokojącego, to tak jak wspomniał nasz gość, warto zgłosić się do specjalisty, żeby zdać się na jego opinię i opiekę. A teraz zobaczmy, co jeszcze w programie.